Witam Państwa serdecznie, z tej strony Rybka. Dlaczego taki tytuł dałem filmiku? No, ponieważ pozbyłem się ryb. Pozbyłem się ryb, nagrywam dół akwarium. A jakich ryb się pozbyłem? Dlaczego się pozbyłem? Już Państwu mówię. Wczoraj o godzinie 11 wieczorem wziąłem psa, poszłem oczywiście z psem na dwór, no ale już wcześniej już mi coś nie pasowało, bo jedne ryby były strasznie agresywne, ale tak jak mówię, poszłem właśnie z psem na dwór. Przychodzę i coś mnie tknęło. Nie wiem dlaczego, ale mnie tknęło. Oczywiście w pokoju światło było zagaszone, akwarium był zagaszony. Patrzę, coś się świeci na podłodze. Świeci się. Podchodzę, zapalam światło. Szybko podbiegłem, złapałem ryjo nanaj i włożyłem do akwarium. Całe szczęście, że te ryjo nanaj jeszcze było mokre, nie było wysuszone, ale już myślałem, że zdechnie. W ogóle nie dawało znaku życia. Wziąłem go, włożyłem, trzymałem go w ręku, w wodzie. No i za chwileczkę zaczął mi szybko oddychać. To więc go puściłem. No i leżał przez ponad pół godziny na dnie akwarium. Siedziałem całą prawie noc, bo do trzeciej w nocy. Oczywiście zaświeciłem w akwarium światło. No i go pilnowałem. Pilnowałem go. No i oczywiście jednak sztuka była twarda. Po ponad pół godzinie, wyobraźcie sobie, ryjo nanaj zaczął mi pływać. Zaczął mi pływać. Ma lekko oko uszkodzone, raczej on widzi na te oko, tylko takie ma, zaraz Państwu pokażę. No mówię, no coś trzeba z nim zrobić. Dzisiaj dałem mu już w nocy spokój, już zaczął fajnie pływać, a dlatego pilnowałem, żeby go inne ryby, czy bocja, czy zbrojnik, bo jak wiadomo, ryba leży, jest słaba i wyczują, to mogą oczywiście zamęczyć. No i dlatego ryja nanaj pilnowałem, aż on nabrał siły i zaczął pływać. Byście musieli widzieć moją minę. A co to, o co tu wszystko chodziło? Miałem tu dwa skalary czarne. Naprawdę mi się czarne skalary podobają. No ale niestety były dwa samce. Miałem je od małego i zaczęła się tu jakiś, no naprawdę sajgon w tym akwarium. Zaczęły mi bić te młode rybki. Młode skalary, te mniejsze. No i tego jednego ryjo nanaj. Inni się tam nie dawali za bardzo, ale się non-stop tłukli. Ja to po prostu zlekceważyłem. I mówię, pobiją i w końcu przestaną. Tak przestali, że tak musiał go bić, że biedak wyskoczył mi z akwarium. Nawet nie wiem jak, dlatego jadę w poniedziałek, raczej nie jadę, idę tutaj blisko do szklarza.
i szersze szyby mi dotnie, bo takie dociąłem, żeby było powietrze tam, co chodzi, żeby nie było szczelnie zamknięte, ale po bokach, z jednej i z drugiej strony akwarium, zrobię sobie szczelne szyby i oczywiście na środku też szczelne, najwyżej im będę odsuwał w dzień, a na noc będę zasuwał. Także to był mój błąd, zlekceważyłem to i te dwa samce dzisiaj, sobota, złapałem i wyniosłem do sklepu. Nawet za nich nic nie chciałem, po prostu zobaczcie, jak on wygląda, ten tutaj, zaraz z bliska pokażę. Ale co mu zrobiłem? Żadnego na madgan potasu nie dawałem, bo wiadomo, jak oko chore jest poobijany, to mógłbym go tym oczywiście zabić. Wziąłem pół litra wody, zaparzyłem, słuchajcie, rumianek, cztery saszetki. Odczekałem, aż się zaparzy. Jak już był zimny rumianek, odlałem do wiaderka wody. Złapałem biedaka delikatnie w siatkę. Włożyłem do wiaderka i wlałem tego rumianku przez pół godziny, bo może więcej niż pół godziny trzymałem go w rumianku. Wyjąłem go, wiadomo, że rumianek leczy tak samo. Włożyłem go z powrotem do akwarium, a ten rumianek wlałem cały, oczywiście, do akwarium. Już Państwu pokazuję tego biedaka Rionanaya. Wy odpłyńcie, koledzy. Zobaczcie, jakie ma płetwy, jaki tu poobijany biedak. I jedno oko może mi się da złapać. Ale już coraz lepiej z nim, naprawdę. Myślałem, że już będzie po rybie. A naprawdę mi było szkoda. I tylko mówiłem: gościu, wstawaj. No i wstał. Wstał, żyje. Dzisiaj troszeczkę sobie zjadł, nie za bardzo, ale troszeczkę zjadł. Także może dojdzie do siebie. Tutaj widzicie, poobijany strasznie. No i skalarki będę trzymał, oczywiście. O, tu oko, to widzicie oko? I dlatego dałem tego rumianku. Także niezaciekawie on wygląda, ale zobaczcie, pływa. Jedno oko ma w porządku, tylko to takie zamglone. Mam nadzieję, że będzie na nie widział. A jak nie będzie widział, no to trudno. Będzie widział na jedno, ale na pewno się go nie pozbędę. Także na pewno wam, Państwu nagram, co z nim się dalej dzieje. Także tak się właśnie stało. Może tak z 10 minut bym później przyszedł, to mógłby nie przeżyć. A Państwu pokażę, którędy mógł mi wyskoczyć. Mógłby skoczyć tędy. Tu mam szyby zasuwane, ale muszę zrobić szersze. Albo mógłby skoczyć tutaj przy wylocie filtra. Tu jest mało miejsca, nie wiem, jak on by to zrobił, ale i tutaj właśnie, jak jest wylot, to Państwu pokażę, może tak. Tak będzie wycięte i będzie dosuwany do końca. Także tak to właśnie u mnie się stało. Tu jest wszystko zamknięte. Jest wszystko ok. Także dwa samce skalary oddałem. Tutaj
resztę rybek zostaje w tym akwarium. I powiem Państwu szczerze, jak te dwa samce oddałem, chociaż naprawdę mi było szkoda, bo miałem ich od maleńkiego, to zupełnie się inaczej w akwarium zrobiło, spokojniej, nikt się tutaj teraz nie z ryb nie bije. No wiadomo, może którąś przegoni, ale nic strasznego się nie dzieje. Taki, że krótki filmik, niedługo się spotkamy, usłyszymy, raczej spotkamy, usłyszymy się znowu na następnym filmiku. Także udało mi się go uratować. A co ciekawe, muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę ryba jest inteligentna. Jak on leżał na dole, to wszystkie skalary podpływały do niego, tak jakby go, nie wiem, żałowały, pilnowały. Ryjo Nanaj, czy te inne skalarki mniejsze, nie dziubały go, po prostu Ryjo Nanaje nie pozwalały, żeby jakaś ryba podpływała do tego leżącego skalara. Szkoda, że tego nie nagrałem, ale naprawdę tak było. Musicie mi uwierzyć na słowo. Także tak. Miłego wieczoru życzę Państwu, miłej niedzieli. No i niedługo się usłyszymy na YouTubie. Naprawdę piękne te Ryjo Nanaj. A co Państwu jeszcze chciałem powiedzieć? Jak dobrze pójdzie, to doniosę jeszcze tutaj dwie sztuki Ryjo Nanaj, ale z innego źródła. Podobno są dzikie, ale to wiecie, z tą dzikością to nie wierzę. To będzie albo F1, albo F2. To jest moje przypuszczenie. No i będę patrzył właśnie, jak wyglądają, jakie paski mają. Także pozdrawiam. Do następnego filmiku. Z tej strony Rybka. Trzymajcie się cieplutko. Cześć wszystkim.